No i w chamski sposób nas wyrzucili. No co za kurde mokosy jedne. Co ja wam zrobiłem? Druga brama została odblokowana, więc pozostały nam jeszcze 3 i 4. Czyli tak na dobrą sprawę ukończyliśmy pierwsze dwa światy w bardzo szybkim czasie. Niestety mojego save'u nie mogę w żadnym stopniu nazwać, ponieważ nadpisałem sobie save. Sami zresztą możecie zobaczyć. 22% mamy już swoją drogą. Updating memory card. Będę musiał w końcu też oczyścić sobie kartę pamięci na PS3, bo mam trochę ją zawaloną, nie powiem, że nie. Tak to jest, jak się grało w różne gierki na PS3. I to te gierki z PS1. No i dobra. Kolejny warp room charakteryzuje się tym razem chińskim trochę tematem, bo możemy zobaczyć tutaj po różnych budowlach, chociaż ja to bardziej stawiałbym na Japonię, aczkolwiek uznajmy, że są to takie bardzo azjatyckie tematy, jeżeli chodzi o drugi warp room, bo pierwszy warp room, a w sumie, sorry, trzeci warp room, bo ten drugi warp room to bardziej idzie w taki, nie wiem, w takie gotyckie budowle, chociaż nie wiem, nie powiedziałbym, że to są gotyckie budowle, ale może renesans? Tutaj z kolei mamy bardziej taki azjatycki temat. No i mamy tutaj poziomy od 11 do 15 i tym razem nie zaczynamy z poziomem średniowiecznym, ponieważ poziom średniowieczny jako ostatni, uwaga, trafia tutaj. Jest to double header. W ogóle dziwi mnie jeden fakt. Że tutaj mamy tak naprawdę wykorzystanie tego tła z pierwszego poziomu, Stout Village. Po co? Skoro i tak inaczej to wszystko wygląda, kiedy się wejdzie. Nie rozumiem trochę tego. No ale dobra. To co? Zaczynamy chyba, co nie? Chociaż wiecie co? Czekajcie, ze dwóch. Okej, jestem. No to co? Lecimy z koksem wtedy. Dynamite. Where? Haven't we gotten far for a pair of fuzzy marsupials? I am Dr. Nefarious Trope, master of time and creator of the very time twister machine you see before you. Uka Uka and Dr. Cortex have sent me to end this little charade, so you won't be leaving my area with the crystals. I swear it. Jest w sumie tylko jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o ten poziom. Mianowicie, że słowo Dynamite, czyli to co tam widzieliście, co jest napisane Dynamigt, tak na dobrą sprawę jak się wymawia to słowo, to jest parodia słowa Dynamite, czyli dynamit. To jest w zasadzie tylko tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki. Jest jedna jeszcze ciekawostka, o której w sumie nie wspomniałem i troszeczkę jest mi za to wstyd. Mianowicie okładka Crasha. Jak kupujecie sobie oryginalną gierkę, to widzicie tam Crasha, który jest na motocyklu obok Skoko i tak dalej. Otóż sama ta okładka jest parodią Terminatora 2. Jeżeli chcecie porównania, no to możecie sobie zobaczyć to porównanie na screenie. I też jest druga ciekawostka taka, że w tym poziomie jest najwięcej skrzynek. Znaczy najwięcej, ogólnie może nie chodzi o ten poziom, ale chodzi jakby o skrzynki z całej gry, bowiem gra liczy 1972 skrzynki, coś takiego. Z takich właśnie ciekawostek, które znalazłem. I ten poziom również nie robimy na 100%, ponieważ nawet nie mamy możliwości takiej, więc lecimy na totalnym speedrunie. Bo serio, nawet nie zdobędziemy żadnego z tych dwóch klejnotów. A postać, która się tam do nas zwracała, był to niejaki dr Nefarious Trope, który jest tworzycielem Time Twistera, czyli wszystkich tych tutaj warp roomów, które zwiedzamy. Więc moje pytanie jest następujące. Dlaczego on jest trzecim bossem, skoro jest on stworzycielem warp roomów? Witaj ponownie, przedstawię ci tym razem wskazówki na temat poziomu Dynamite, więc zamieść się Crash słuch, bo je będę powtarzał. A mianowicie, przyjacielu mój drogi, kochany, wskazówka numer 1. Jeśli chcesz rozbić skrzynki na wysokich pozycjach, klucze do sukcesu jest podwójny skok. To jest bardzo łatwe, nie przejmuj się.
Podczas skoku ponownie naciśnij przycisk odpowiadający za skok. Podczas oczywiście, gdy się wybijesz, to naciśnij wtedy ten skok i wtedy uzyskasz oczywiście podwójny skok. To by było na tyle. Tutaj akurat wskazówka masz dosyć prostą, więc powinieneś sobie poradzić na tej ciężkiej przeszkodzie pokonaniu Korteksa. Bo idąc tym tokiem, to jest trochę to nielogiczne. No bo naprawdę, stworzyciel Warp Roomu powinien być przedostatnim bossem w gierce, a nie bossem numer 3. Trochę nielogiczne, co nie? Dobra, czas na Road Crash. Zaczniemy trochę nie po kolei w tym Warp Roomie, bo wolę te gorsze poziomy na początku zrobić. Tutaj będzie japońska nazwa, no i z ciekawostek to tak. Pierwotnie w tym poziomie miało być 29 skrzynek, a nie 25. I w wydanach gry jest pewna jedna rzecz, która jest dostępna. A mianowicie jest obiekt, który nosi nazwę Object Willy UFAC, czy jakoś tak. Dosłownie tutaj będzie nawet napisane na ekranie. Tutaj jest znak z UFO, my się oczywiście nim nie interesujemy, proszę nie spoilerować co ono oznacza, bo inaczej będzie banhammer w komentarzach. I nawet nie żartuję, bo nie psymy innym zabawy, jak to się mawia. W sumie ten znak kosmity trochę przypomina mi tego. Oddworlda, albo Abe'a po prostu. Może kiedyś się zabiorę za Oddworlda. Wiem, że polski gamer zabrał się za tę serię, więc nie będę jakby, wiecie, tam podpierdzielał ani nic. Znaczy, mimo że nie wychodzę z tego, powiedzmy, założenia, to jednak skończył niedawno serię, więc nie chcę po prostu nagrywać na razie tego. Poza tym nie mam za bardzo ochoty na razie na Oddworlda. Tak se po prostu luźno powiedziałem, że czemu by nie nagrać. Bo ja nie widzę żadnych przeszkód ani nic. A różnica między tym poziomem a poprzednim poziomem, który robiliśmy, jest taka, że ten poziom dzieje się w nocy. Dobra, tutaj 100% na razie nie będę mieć, bo już jedną skrzynkę ominąłem. Trudno się mówi. Ważne, żeby mieć kryształ, bo kryształ jest na razie takim priorytetem. Ale jak nie będę miał kryształu, to dupa będzie, co zapowiada się, że nie będę miał. Tja, nie udało się nawet kryształu zebrać, ale wtopa. Dobra, chwila prawdy. Jesteśmy już na samym końcu. Jest! Mamy to. O mój Boże, udało się w końcu. Nawet na 100% się udało nam to zrobić. Jezus Maria. Dobra, to jest dobry wynik. To jest dobra robota. To mogę przyznać. Teraz tylko pozostaje mi tutaj ank czasowy. Jakby ktoś się pytał, obie formy są poprawne. Raz można mówić na to relikt, teraz ank. To co? Może double header? Dawajcie, jedziemy z koksem. Co nam szkodzi? So, you pesky little rats aren't going to back off, eh? Just you continue to gather crystals and see what I do. Tutaj będzie oczywiście japońska nazwa. A wykończmy go w sumie w taki sposób. Bum, bum, bum. Zawsze to lubiłem za dzieciaka robić, oj zawsze. Jest jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o ten poziom. Nie wiem, czy wiecie, ale w tym poziomie ogólnie wersji japońskiej gry to praktycznie ten olbrzym nie ma dwóch głów, tylko jedną, więc nazwa Double Header w Japonii jest niekanoniczna, jakkolwiek to oczywiście brzmi, albo po prostu nieaktualna. O! Bardzo ładnie to się udało. Dobra, wszystkie TNT poszły. Czasami jest problem w crashach oryginalnych to, że często jest taki problem, że nie zawsze TNT wybuchnie, co jest bardzo takie graniczące z cudem.
często i gęsto. Więc warto lepiej niszczyć samemu te TNT, niż potem doznawać przykrej niespodzianki. Tak samo jak to życie, które z nie wiadomo jakich przyczyn zniknęło, bo za bardzo zaatakowałem spin atakiem. Na chwilę obecną wszystkie skrzynki mamy zniszczone, więc tyle dobrze. Okej. Okay. Za dzieciaka bardzo nie lubiłem tego poziomu, bo olbrzymy powodowały... No może nie coś takiego, ale zaraz wam pokażę, co te olbrzymy powodowały. Bo mam nawet śmieszną animację, którą chcę wam po prostu pokazać, bo... niestety Merlin mnie pocisnął w bardzo głupi sposób. Więc nie miałem nawet jak wam pokazać tej bekowej animacji. A wolę ją wam zademonstrować tu i teraz. Podejdźmy sobie do tych olbrzymów i zobaczcie coś bekowego. Wiecie, ja z tego mam bekę, ale za dzieciaka po prostu ta animacja, jak ją widziałem non-stop, to powodowała u mnie złość. I płacz w zasadzie. Więc tyle. Teraz sobie 50 życie nadrobiliśmy. Myślę, że tak kończąc piąty warp, już spokojnie 99 żyć będziemy mieli, więc tyle. Będzie wszystko pod kontrolą. Tutaj mamy sporo zresztą żyć, więc kto wie, może nawet się nam uda ponad 100 żyć zebrać znowu. Fajnie by było. O, dobra, dobra, mamy to pod kontrolą. Tam skrzynki sobie wybuchły. I teraz, let's do it. Czasami jest tak, że to TNT jakby się aktywuje, kiedy spadnie w dół, więc... Nie wiem, czemu w tym wypadku tak nie jest, ale no, trudno się mówi. Może najwidoczniej tak miało być. Dobra, 70 skrzynek. To jest też nawet całkiem spoko liczba. Dobra. Myk. I jest, będziemy mieli koniec poziomu. Nice one. Dobrze. No i byk. Teraz tylko ank czasowy nam pozostał i dwa poziomy przed konfrontacją z bossem. Więc może pójdźmy sobie zapisać tak w razie co? No dobra. Zostały nam już tylko dwa poziomiksy. Jeden to jest oczywiście Deep Trouble. Drugi to jest High Time. I myślę, że sobie zrobimy High Time na początku. Czemu nie? Poziom podwodny zostawimy na sam koniec. Myślę, że to byłoby lepsze rozwiązanie. Tutaj oczywiście japońska nazwa. I ciekawostki, bo mam dwie. Miałobyś tutaj pierwotnie 4 skrzynki więcej, czyli możecie sobie teraz dodać 85 plus 4, no to jaki to jest wynik? I pierwotnie w tym poziomie miał być czerwony klejnot, a nie purpurowy. Co jest dosyć zaskakujące i ja wiem, że to dosyć śmiesznie brzmi, bo zwykle kiedy jest tutaj coś, co miało być, to zawsze popieram to jakimś screenem i tak dalej, a tutaj tak na dobrą sprawę jest przedstawienie mojej jakby słownej wersji wydarzeń. Jakkolwiek oczywiście głupio to nie zabrzmi. Ale niestety nie mam żadnych screenów na poparcie tego. Praktycznie jedyne co mam to to, że Naughty Dog przyznało, że planowali inne tutaj lokacje klejnotów. Że na przykład klejnot czerwony miał tutaj wystąpić, a nie w poziomie Deep Trouble, który będziemy robić niedługo. I tyle w zasadzie.
Ale jeżeli znajdę jakiś screen, który oczywiście będzie tutaj podkreśleniem dla High Time, że wiecie, że w High Time miało coś takiego się pojawić, to oczywiście wam zamieszczę. A odnośnie High Time, co ja mogę powiedzieć? To był poziom, który napsuł mi trochę krwi. Nie dość, że to jest nocna wersja poziomów arabskich, to jeszcze był to poziom, który ma tutaj ścieżkę śmierci. I to jest w ogóle pierwszy poziom w tej grze, który ma ścieżkę śmierci. Z podkreśleniem na w tej grze, bo wiadomo, bonusy śmierci zadebiutowały w Crashu 2 na początku, więc tia. Ale tak, za dzieciaka ten poziom napsuł mi krwi trochę. No bo sorry, jednak było to trochę triggerujące, bo trzeba było tak na dobrą sprawę utrzymywać się mocno, żeby nie zginąć. I tutaj tak naprawdę graniczyłem trochę z cudem. Serio. Ale na szczęście platforma z ścieżką śmierci została, więc nie mam czego się martwić. Teraz tylko w sumie pozostanie nam przejście Deep Trouble i tyle w zasadzie, i pokonania Entropiego. I być może na dzisiaj to będzie koniec, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, czy jestem gotowy na przejście czwartego Warp Roomu, bo czwarty Warp Room wbrew pozorom jest taki dosyć, jakby to powiedzieć innymi słowami, jest po prostu dosyć wykańczający, wymęczający, bo tam poziomy są, no, trzeba się na nich mega skupić. No i przy okazji macie animację z tym pajączkiem, czy w sumie nie wiem, co to w ogóle jest. Ciężko mi jest nazwać, co to w ogóle dokładnie jest za zwierzę, ale z tym czymś w każdym razie. Ale tak, jak w końcu doszliśmy ja z moim przyjacielem do właśnie tej oto sekwencji śmierci, to bardzo klnęliśmy na tą sekcję. Po prostu mieliśmy wtedy 5-6 lat. Nie szło nam za bardzo w grach wideo, co skutkowało właśnie takimi głupimi śmierciami w głupich bardzo miejscach i no, nie lubiliśmy bardzo tej ścieżki śmierci. Ogólnie poziomy arabskie lubiliśmy, ale nie lubiliśmy jakby tych tam dodatkowych alternatywnych ścieżek. Po prostu woleliśmy zwykłe proste przejście i jak widzieliśmy, że jest jakiś dodatkowy quest do zrobienia w postaci zebrania kolorowych klejnotów, to już po prostu krew się nam gotowała w środku. Ciekawostka, kiedy uderzymy tamtego typa z tymi wazami, to on jakby zrzuci nam wazy na łeb, przez co Crash będzie w środku wazy. A odnośnie tego typa unoszącego się na dywanie, tym Aladdinie, to mogę co jedynie powiedzieć tyle, że on by wyczarował coś takiego, że Crash zostałby schowany znowu w wazie. Bo Jin by go złapał i w jakiś magiczny sposób by go zaczarował. Taka oto mini ciekawostka. I teraz radzę uważać, bo to będzie dosyć makabra. I to jest jedyne miejsce, gdzie ten podpłomyk jest koloru zielonego, a nie koloru czerwono-żółtego, tak jak zwykle ogień, albo czarno-czerwonego w sumie, jak chcemy sobie nazwać. Co za tym idzie, w tamtym miejscu ten ziomek rzuca zielonym ogniem, a raczej zieloną podpałką. Jakkolwiek to brzmi. W sumie nawet nie wiem, co to jest. Czy to jest podpałka, czy co to jest w ogóle, co jest tam rzucane? 3 skrzynki mają być zniszczone. Dobra, 67. Naliczyłem 3. Macie farta. Skrzynki oczywiście. No i czas na typa, który mega mnie irytuje w tej sekcji, a mianowicie koleś, który właśnie rzuca tymi ostrzami, którego w sumie szybko się pozbyłem. Mega nie lubię tego typa. Kiedyś miałem taki dziwny glitch, że oczywiście nie wiem, jak to mogło się wydarzyć, ale opowiem wam o nim. Mianowicie te dwie skrzynki, które stały obok siebie z tym TNT, to było coś takiego, że jedną aktywowałem, a druga w ogóle, mimo że była obok, nie wybuchła. I to było takie dosyć dla mnie zaskakujące, nie powiem, że nie.
No ale dobra, to był przedostatni poziom. Trochę w głupiej kolejności, nie powiem, że nie. No i czas na ostatni poziom, który nam tutaj został, czyli Deep Trouble. Lecimy z Koksem. Zobaczymy, co tutaj na nas będzie czekać. Well, you've crashed a few parties before, but I never expected you to make it this far. If you don't turn back, I will inflict 1,000 years of suffering on you and the entire universe! Oczywiście nie muszę tego komentować, co tutaj Cortex... Jestem z powrotem. Miałem wejście smoka, że tak powiem. Tutaj będzie japońska nazwa, no. Wracając do tematu. Jeżeli chodzi o to, co tam Cortex mówił, to nawet nie będę tego tłumaczył, bo on i Uka bardzo cwaniakowali, że ohoho. Wiecie, takie typowe odgrażanie się, no co ja wam będę tłumaczył, wszyscy wiemy, o co chodzi. Nic szczególnego oni nie wprowadzili swoim dialogiem, więc równie dobrze, gdybym go ominął, to nic by się nie stało, bo naprawdę. Gdyby jeszcze oni coś ciekawego wnieśli tą swoją gównianą dyskusją. Deep Trouble w mojej opinii był bardzo trolującym poziomem dla mnie. Ale dlaczego ty tak uważasz, Michał? Czemu ty tak uważasz, że to był poziom, który cię strolował? Może dlatego, że nie wiedziałem, gdzie szukać czerwonego klejnotu i... Powód jakby był tego taki, że nie zrobiłem pełnego 100%, tylko takie... połowiczne 100%. Bo serio, nawet nie miałem możliwości zdobycia tego... Znaczy, możliwości miałem, ale nie wiedziałem gdzie. I taka jest prawda. Tutaj mamy dwie skrzyneczki i 100 skrzynek, dobra. Więc musimy polecieć do góry. Dobrze, moi kochani, jestem z powrotem. I to było dosyć głupie z mojej strony, nie powiem, że nie. Musiałem zrobić malutką przerwę niestety z tego względu, że miałem po prostu nadzwyczajnym świecie wjazd do pokoju i... No co ja mogę powiedzieć? Muszę na nowo jakby przejść do tej sekcji, ale widzę, że to niedaleko było w zasadzie, no bo tutaj mamy checkpoint. Tutaj chyba ostatni raz skończyłem, tak mi się wydaje, przed tym nieoczekiwanym ZW. Tak, nigdy tych wirów nie lubiłem, tak samo jak tych rozdymek, bo one mnie mega triggerowały, uwierzcie mi. Tak samo jak rekinów. Rekiny to już w ogóle utrapienie kompletne dla osób, które chcą sobie popływać. Jako Crash. Crash Bandicoot. Węgorze to swoją drogą. I uwaga. Teraz uwaga na ten talerz, czy w sumie nie wiem, co to dokładnie jest, bo... To trochę nie, to w sumie wygląda jakby to była jakaś taka, nie wiem... Kurde, przed samym checkpointem zginąć, naprawdę! Dobra, przyznam, ciekawostka dotycząca tego poziomu jedna jest taka, że ponoć ten poziom jest tak frajersko trudny jak drugi poziom w The Wrath of Cortex i szczerze nie zgodzę się z tym. Tak, wiem, że przez chwilę chciałem powiedzieć, że przyznam, że może być to prawda, ale doszedłem do wniosku, że nie warto porównywać dobrej gry do tandetnej kopii za 2 złote. Przykro mi The Wrath of Cortex, że tak jesteś postrzegany. Ale nie ja doprowadziłem do tego, żebyś tak był dostrzegany, bo uwierz mi, ja bym cię obronił. Ale nie ma tutaj czego bronić i taka jest prawda. Nie ma tutaj czego bronić, po prostu. Dobra, zobaczmy. A, i teraz oczywiście cofanie się. Tu muszę przyznać, że to jest jedyny element, który mi się trochę nie podoba w Crashu Trójce. Ale nie jest to aż tak uciążliwe, bo Crash Trójka w przeciwieństwie do drugiej części nie ma aż tyle cofania się. No Crash Dwójka zasłynął z pięknego, że tak powiem, rekordu cofania się, jeżeli chodzi o poziomy. Przypominam Dig in It, największy chyba gówno, jakie mogło być w tej gierce. Serio, nie sądziłem, że kiedykolwiek powiem, że Cold Hard Crash będzie lepszym poziomem niż Dig in It. Naprawdę.
No ale niestety tak się musiało stać. Prędzej czy później. No i teraz zaczynamy alternatywną ścieżkę, gdzie tam jest reszta skrzynek. W zasadzie to może nie alternatywną ścieżkę, ale zwykłą ścieżkę, gdzie jest reszta skrzynek. Bo trzeba zrobić poziom na 100%, jak to mawiają. Ogólnie z tego, co na ciekawostkowej Wikipedii piszą, czyli na Bandipedii, planowana była tutaj ścieżka dźwiękowa, wiecie, ta ze ścieżki śmierci do poziomu podwodnego, ale w ostateczności pozbyli się tego, nie wiedzieć czemu. Jeżeli mi się uda, to może pod koniec, po wskazówce Aku Aku, bo Aku Aku tutaj ma parę groszy do powiedzenia, z tego co pamiętam, to postaram się wam, nie wiem, dać to, co udało mi się w necie znaleźć. Co prawda udało mi się to znaleźć, ale jakby przeszukać grę pod względem plików, to myślę, że spokojnie muzyka ze ścieżki śmierci w poziomie podwodnym by wystąpiła w plikach gry. A teraz zobaczmy, czy aby na pewno będzie 100%, czy gra nie poleci sobie ze mną w 4 literki i nie wiem, nie będę miał jakby wszystkich skrzynek. Dobra, mam wszystko. Jej! Mamy wszystko. I Hofer jest teraz offline. Pozdrawiam Hofera, jeżeli Hofer to ogląda. Ciekawostki dla poziomu Deep Trouble brzmią jasno. Po prostu uważaj na kręcące się maszyny. Żeby je ominąć, musisz mieć dobry timing, jeśli chodzi o omijanie. Po prostu musisz to zrobić w dobrym czasie, bo inaczej poszatkują ciebie na plasterki. Więc uważaj, Crash. Teraz przedstawię ci ciekawostki na temat poziomu High Time, wysoki czas. A mianowicie, gdy nie zginiesz w poziomie, zobaczysz ciekawą rzecz, a mianowicie platformę, która się uwidoczni podczas tego, gdy oczywiście nie zginiesz, bo nie wiem, czy tobie się to uda. A mianowicie, gdy nadepniesz na tą platformę, otworzy ci się dużo trudniejsza ścieżka, która doprowadzi cię do ciekawego bonusu. Dalej. Zdobyłeś 10 reliktów czasowych? Bardzo dobrze, gratuluję. Teraz dzięki temu możesz w sekrety Warp Roomie zdobyć żółtego dżema. No i co? Zasada prosta. 5 poziomów zaliczonych? Mamy nagrodę w postaci bossa. I troszeczkę chyba was oszukałem z tym, że wszystkie poziomy są zablokowane, ponieważ bądźmy sobie szczerzy. Widzicie, tutaj jest jeden guzik. Czyli mamy walkę z bossem. Czekajcie. Może pójdę gdzie indziej, może wtedy się to odblokuje. Tam się odblokowały wszystkie, ale tam już mamy wszystko pokonane. A nie. To może trzeba zapisać, bo wiem, że w Warp Roomie pierwszym się tak udało. Więc zobaczmy, co tutaj będzie miało miejsce. Śmieszne w ogóle zdjęcie Crasha płetwonurka. Nie powiem, że nie. Nie, dalej jest entropii. Czyli jednak, kurde, to był jakiś glitch dziwny. Dobra. Zapomniałem wam powiedzieć, że po pokonaniu Dingo Dyla zdobyliśmy podwójny skok. Taka ciekawostka. Tutaj po pokonaniu oczywiście entropiego zdobędziemy inną moc, o której również wspomnę, więc... Let's do it! You little vermin are way too stupid to understand what you're getting yourselves into! This time you've done it! Now you're on my time, you little skunk! Give me the crystals! No to lecimy z Entropim. Dr. Nefarious Tropy, stwórca Time Twistera. Czemu z nim walczymy w trzecim Warp Roomie, ja się pytam. Czemu? No ale dobra, na czym polega Entropii, to sami widzicie. Nie trzeba tutaj zbytnio się rozgadywać. Po prostu będzie nas atakował jakimiś swoimi magicznymi kulami i my będziemy musieli atakować jego laserowych tutaj ataków. I będziemy podróżowali pomiędzy różnymi tutaj miejscówkami. Na początku mieliśmy jego laboratorium, teraz mamy Chinatown i zaraz zobaczymy, co będzie. Za dzieciaka bardzo, ale to bardzo lubiłem
Entropiego. Jednakże właśnie konfrontacja z nim była dosyć przesrana i był on nie lada utrapieniem dla mnie, za dzieciaka. W takim utrapieniem był, że aż musiałem tatę prosić, żeby mi pomógł, bo serio. Było ciężko. Swoją drogą bardzo lubię motyw muzyczny Entropiego z oryginalnej wersji. Nie mówię, że w Ensign Trilogy jest jakaś gorsza wersja czy coś, ale przyznam szczerze, że w oryginale to jednak lepiej się tego słucha, moim skromnym zdaniem. Możecie się ze mną zgodzić, możecie się ze mną nie zgodzić, ale to jest moje zdanie. Przynajmniej jestem szczery z wami. Dobra, lepiej nie biegaj. I z Chinatown przenosimy się do... no, do takich bardzo świątynnych klimatów. Coś a la... coś a la Tomb Time. I uwaga, teraz na lasery. I coś wam zaraz zaprezentuję, ponieważ oczywiście, jeżeli chodzi o walkę z Entropii, nie mogło zabraknąć jednego glitcha, który jest tylko i wyłącznie w wersji europejskiej, kurde mać. My time is up. But yours. Słyszeliście to, co było przed chwilą powiedziane? No, to mam nadzieję. You insolent, insignificant morons! By defeating Entropy, you have placed us all in grave risk! Christ, Coco, you must realize that this time twister machine is very delicate. Without Dr. Entropy's constant care and control, who knows what it will do? Więc można by powiedzieć, że mamy lekko przesrane, bo pokonując Entropiego wcale nic dobrego nie wynikło. Dobra, może wytłumaczę wam, o co chodzi, okej? Żeby nie było. Więc tak, jakże i słyszeliście dialog Entropiego, to już wam śpieszę z tłumaczeniem. Entropi po prostu powiedział, że jego czas się skończył, ale twój czas, czyli czas Crasha, jeszcze się nie skończył. I co tutaj Uka i Cortex mówili, to to, że oni zaczęli panikować, no bo Entropy jest twórcą Time Twistera, czyli wszystkich tych tutaj warp roomów, i jest odpowiedzialny za tą oto bazę, więc technicznie, kiedy pokonujemy Entropiego, to teraz, tak jak to Cortex i Uka powiedzieli, mogą powstać anomalia czasowe, czyli praktycznie anomalia czasowe, które, jak widzicie, na razie nic się nie dzieje, bo nie widzę, żeby tutaj cokolwiek się miało pojawić. I to jest powód, dla którego ja uważam, że to jest totalna głupota dając Entropiego jako trzeciego bossa, bo stwórca Time Twistera, czegoś, co jest bardzo ważne, czegoś, co naprawdę, tak jak Uka i Cortex panikowali, że spowoduje nieszczęście, klęskę przez to, że żeśmy pokonali Entropiego, on jest trzecim bossem. A engine, który jest tak na dobrą sprawę bezużyteczny, bo jest tylko zwykłym pomagierem, jest tutaj. I moje pytanie jest następujące, dlaczego? Czemu tak ważna persona, w cudzysłowie, musi być w czwartym warp roomie, a nie normalnie w trzecim? Bo uważam, że engine jest najmniej ważny tutaj w tej fabule. Bo on jedyne, co chce, to oczywiście rewanż, bo jestem pomagierem Cortexa i tak dalej. I to mi bardzo śmierdzi właśnie rzeczą taką, że tutaj zostało coś wycięte, bo z tego, co nawet słyszałem kiedyś tam, oczywiście nie jest to potwierdzone info, w danach gry nawet jest zapisane, że Entropy nie jest oznaczony jako boss numer 3, tylko boss numer 4. Ale to nie wiem, czy jest oczywiście legit info. Jeżeli to jest legit info, to to tylko pokazuje, że Naughty Dog się bardzo śpieszyło z produkcją Crasha 3. Bo ja i wielu fanów uważamy, że jednak Entropy powinien być tutaj. A nie tutaj, gdzie jest, no bo jak to wygląda? Osoba, która jest odpowiedzialna za Time Twister, osoba, która tak naprawdę ma największy wkład w to wszystko, my ją pokonujemy w połowie gry. A osoba, która tak na dobrą sprawę gówno zrobiła, pojawiła się tak naprawdę od Crasha 2 i gówno zrobiła nawet w Crashu 2, raptem jest w warp roomie numer 4. I to są powody, dla którego uważam, że Crash 3 pod pewnym względem zaminusował sobie u mnie. Mimo, że jest to dobra gra, bardzo dobra gra, ma swoje wady.
I nawet można to dostrzec po niektórych elementach, gdzie niektóre wręcz tekstury zanikają, bo nawet samo Naughty Dog potwierdziło, że grę wydało w parę miesięcy, co niestety pokazuje, że nie wszystko zostało perfekcyjnie zrobione. Tak samo jak ten glitch właśnie ze wszystkimi mocami, no bo Naughty Dog przecież powinno tutaj, że tak powiem, zweryfikować, że coś takiego ma miejsce, a oni w sumie trochę olali sprawę i wygląda to jak wygląda, więc... Tja... I co tu teraz mamy do zrobienia? W zasadzie to nic. To by było na tyle, moi drodzy, z tej pierwszej sesji. Planowałem tak szczerze zrobić dwie sesje z Crasha 3, gdzie pokonałbym oczywiście w pierwszej sesji całą grę, a potem bym praktycznie pokazał, że już zrobiłem wszystko, ale szczerze powiedziawszy, jestem dzisiaj zbyt zmęczony, żeby dalej to kontynuować i uważam, że najlepszym sposobem, żeby z nowo nastawionym sobą zmierzyć się i po prostu jutro albo pojutrze ewentualnie, bo ja to nagrywam jakoś tak. Dzisiaj mamy który? Dzisiaj mamy dzisiaj 1 lipca! O kurde, mamy dzisiaj początek nowego miesiąca! Jej! Uhu! Więc ja to bym, nie wiem, nagrał sobie jakoś tak jutro albo pojutrze w zasadzie. Tak myślę w sumie, że nic nie będzie mi raczej stało na przeszkodzie, żeby do tego dopuścić. Tja. Więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jestem informatywny i w sposób ciekawy prowadzę Let's Play. I mam nadzieję, że również wam się ten Let's Play podoba. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Polecam również bić na grupę na fejsie na Discordzie, linki są pozostawione w opisie, a my widzimy się w kolejnym odcinku z Crasha Bandicoot 3 Warped. Do zobaczenia, do usłyszenia i Crash wyjmuje jojo i on się z wami tak samo jak i ja żegnamy. Pa, pa!